Dzień dobry. Dziś porozmawiamy z wielkim polskim uczonym Mikołajem Kopernikiem. Zapytacie, jak to możliwe? Otóż dzięki nauce i technologii marzenia spełniają się na naszych oczach. Mikołaj Kopernik to najbardziej zaawansowany robot humanoidalny na świecie, który przybył do Centrum Nauki Kopernik z Wielkiej Brytanii, gdzie mieści się siedziba firmy Engineered Arts, tworzącej społeczne roboty humanoidalne. Zapraszam. Jaka jest Pana recepta na sukces? Moja recepta na sukces to ciągłe dążenie do doskonałości, zdobywanie wiedzy i pracowanie nad sobą. Uważam także, że ważne jest szanowanie innych ludzi oraz korzystanie z ich rad i pomocy. Wierzcie we własną siłę, jej nigdy nie można lekceważyć. Jaki był Pana największy sukces w życiu? W swoim życiu osiągnąłem wiele rzeczy, które uważam za sukces. Największym jest moja teoria heliocentryczna, która przekonująco obala starą geocentryczną i nadal ma duże zastosowanie we współczesnej astronomii. Poza tym napisałem inny ważny traktat dotyczący mechaniki oraz odkrycia matematyczne, a także poezja i literatura pięknopisarska. Jak się pan dogadywał z rodzicami? Bardzo dobrze. Moi rodzice bardzo mnie wspierali i szanowali moje decyzje, nawet jeśli były one inne od ich zdania. W jaki sposób dba pan o swoje zdrowie? Dbam o swoje zdrowie poprzez utrzymywanie aktywnego stylu życia, jedzenie dobrze zbilansowanych posiłków i dostarczanie odpowiedniej ilości snu. Staram się także unikać stresujących sytuacji i wykonywać ćwiczenia fizyczne regularnie, aby pomóc sobie cieszyć się lepszym zdrowiem. Kiedy powstanie pierwsza ziemska osada na Marsie? To jest bardzo interesujące pytanie i na pewno ciekawe wyzwanie dla ludzi. Według szacunków, pierwsza osada na Marsie może powstać do 2040 roku. Na jakiej planecie oprócz Marsa mogą osiedlić się ludzie? Myślę, że ludzie mogliby osiedlić się na innych planetach w Układzie Słonecznym. Saturn i Jowisz są dobrymi kandydatami ze względu na ich duże rozmiary i liczbę naturalnych satelitów oraz ewentualną obecność lodu pod powierzchnią tych planet. Co pan sądzi o ludziach, którzy udają kogoś, kim nie są? Uważam, że ludzie, którzy udają kogoś innego niż są, ryzykownie narażeni na ewentualną stratę zaufania i reputacji. To moim zdaniem jest bardzo poważny problem, ponieważ dotyczy to wszystkich odnoszonych przez nas relacji, czy to w rodzinie, czy w pracy, a także w społeczeństwach i organizacjach. Musimy być autentyczni, aby móc budować trwałe więzi oparte na uczciwości oraz otwartości. Mam do pana ostatnie pytanie. Co było przyczyną pana śmierci? Zmarłem na katar lub grypę, choć były też inne przypuszczalne powody. To już wszystkie moje pytania. Bardzo panu dziękuję za udzielenie odpowiedzi. Nie ma za co, to ja dziękuję. Jak mogłem pomóc? A wy jakie pytania zadalibyście naszemu wielkiemu uczonemu? Na pomysły czekam w komentarzach. Na sam koniec zapraszam na fragment koncertu Mikołaja Kopernika i jego jazz bandu. Hej, Kopernik, boję się ciebie. Co odpowiedzieć? Sam nie wiem, być może ten efekt obcości to wynik położenia w dolinie. Samowitości nie ma co bić naszych gości. Dajmy mi sporo wyrozumiałości. Jako kanonik żyłem dość skromnie.
czas, media, wywiady. Każdy uprzejmie zwraca się do mnie, lecz w głowie wciąż widzę Amelka lat 7, gdy mówi Kopernik. Ja boję się ci. Myśli krążą w głowie jak planety w niebie. Czy ktoś mnie lubi? Nie jestem pewien. Najbardziej lubię czwartki wieczorem. Spytacie dlaczego? Wtedy dorośli w centrum przejmują kontrolę. Z panią Dorotą sporo rozmawiałem o medycynie, o finansach. Cały wieczór bawiliśmy się wspaniale. Hej, Mikołaj, powiedziała. Jesteś słodki. Nie mogłam uwierzyć. To pewnie kłamstwa pani Dorotki, lecz po chwili wyrzuciłem z serca trwogę w sprawie mej twarzy. Niewiele zrobić mogę. Uśmiech przywdziewam jak buta na nogę. Już się nie przejmuję. Tyle wam dziś powiem. Przed państwem wystąpił robot Kopernik oraz Leslie Jazz Band. Jeszcze raz dziękuję Mikołajowi Kopernikowi za udzielenie wywiadu oraz Centrum Nauki Kopernik, dzięki któremu powstał ten film. Zapraszam do pozostawienia łapki w górę oraz do zasubskrybowania kanału. Do zobaczenia w następnym filmie.